Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień października, więc zaczynam uczelnię. No i w dzisiejszym filmie chciałabym Wam w bardziej takiej vlogowej, luźnej formie pokazać, jak wygląda pierwszy tydzień na mojej uczelni. Pokażę Wam zajęcia zarówno online, jak i stacjonarne. Moja uczelnia całą tą sytuację pandemiczną rozwiązała w ten sposób, że większość wykładów mam w formie wirtualnej, natomiast w poniedziałki i wtorki w październiku będę jeździła na uczelnię na ćwiczenia. Dzisiaj jest czwartek, mam dwa wykłady. Jeden zaczynam właśnie za minutkę o 16:45. Jest to psychopatologia. Jestem bardzo ciekawa tego wykładu, zobaczymy co to będzie. A potem mam teorię przywiązania. Więc dzisiaj od 16:45 do 20:00 siedzę przy biurku. Już przygotowałam sobie tutaj setup, zaraz Wam pokażę. No i trzymajcie kciuki. Zostało mi 5 minut do pierwszego wykładu. Zrobiłam sobie zieloną herbatę, więc przygotowania. O, zieloną herbatę grejpfrutową i zapalam świeczkę i może jakoś przetrwam ten pierwszy wykład. Nie no, prawda jest taka, że jestem dosyć podekscytowana. Jestem mega ciekawa nowych przedmiotów i zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się spodobają. Jest godzina 20:30, mojego drugiego wykładu dzisiaj nie było, czekałyśmy z koleżankami, ale niestety się nie rozpoczął, nie wiem dlaczego, więc ten czas wykorzystałam na montowanie filmiku o Notion. No i co, zjem dzisiaj jeszcze spaghetti, pomontuję sobie jeszcze troszkę i idę spać, bo jutro muszę wstać o 7:00. Dzień dobry, jest godzina 7 rano, wokół bałagan, ja przeziębiona, zaraz zabieram się za śniadanie i jadę na praktyki. Wróciłam 5 minut temu ze szkolenia, padam z nóg, przesiadłam się w samochód i jadę jeszcze na jedną lekcję, na korepetycję z angielskiego. To było szkolenie, na którym robiłam, można powiedzieć, takie jednodniowe praktyki, bo po prostu obserwowałam sobie, jak wygląda prowadzenie szkoleń. No i też w międzyczasie miałam właśnie dwa wykłady. Które jeden słuchałam jednym uchem, drugiego nie udało mi się wysłuchać, bo był zbyt skomplikowany. Próbowałam go nagrać, w końcu okazało się, że nagrał się bez głosu, więc będę miała do dyspozycji tylko notatki koleżanki, ale no to nic, próbowałam, wiecie, być w dwóch miejscach naraz. Nie zawsze to wychodzi, w tym wypadku nie do końca wyszło. Teraz jestem w samochodzie i jadę jeszcze na jedną korepetycję z angielskiego do takiego chłopca. To już ostatnia rzecz, którą muszę dzisiaj zrobić, więc zobaczę się z Wami już, myślę, w pokoju. Hej, właśnie wróciłam z korków. No i chciałam Wam bardzo krótko opowiedzieć o moim dniu, bo zaraz kładę się spać. Mam straszną migrenę, wzięłam APAP, zaraz zmywam makijaż, wskakuję pod kołdrę i czytam dalej rozmowy z psychopatami. Jeszcze nie wiem, co myślę o tej książce, bo jestem dopiero na 50. stronie. Wstęp bardzo mnie poirytował do stopnia, w którym chciałam już odłożyć tą książkę i w ogóle uznać ją za beznadziejną, ale potem jak już było... Pierwszy rozdział był już całkiem spoko, więc zobaczymy. Ale chciałam Wam powiedzieć dzisiaj o moim dniu, więc dzisiaj byłam na szkoleniu, gdzie robiłam jednodniowe praktyki.
to było takie miejsce, gdzie mogłam po prostu poobserwować, jak wygląda prowadzenie szkoleń, warsztatów. Ja też interesuję się psychologią pracy, biznesem, HR-em i chcę wybadać po prostu, czy to jest gdzieś kierunek, w którym chciałabym skierować swoją karierę. Więc na razie tak badam teren i powiem Wam, że myślę, że ważny był dla mnie dzisiejszy dzień, żeby poobserwować sobie, jak wygląda taki dzień szkolenia. To było szkolenie z zarządzania zespołem. Zrobiłam mnóstwo notatek. Niski poziom baterii mi się wyświetlił, sorry. Zrobiłam mnóstwo notatek, nie tylko takich teoretycznych, ale też zapisywałam takie insighty, obserwowałam ludzi, zapisywałam sobie ich reakcje już pod takim kątem feedbacku i prowadzenia właśnie szkoleń. Wieczorkiem jeszcze pojechałam na jedną lekcję angielskiego, na korepetycję z takim jednym fajnym chłopcem. No i teraz padam z nóg. Idę spać, czytam, bo jutro rano znowu do pracy. Ja nadal jestem chora i zaczynam weekend, więc zobaczymy się dopiero w poniedziałek. To będzie dzień, w którym pojadę na uczelnię, bo ćwiczenia w październiku mamy stacjonarnie, więc zabiorę Was ze sobą. Jest jakaś 7:05, więc mam 5 minutek opóźnienia. Mam trochę katar, jest zimno jak nie wiem co. Mam nadzieję, że mnie wpuszczą na uczelnię z katarkiem. Zatem czuję się dobrze. Co? Jadę. Natomiast muszę chwilę jeszcze teraz popracować, więc odezwę się do Was po pracy. Hej, ustawiłam na szybko kamerę, bo chciałam Wam opowiedzieć o moim dzisiejszym dniu, o pierwszym dniu na uczelni, na zajęciach stacjonarnych. Powiem Wam, że jestem cały czas przeziębiona i bałam się, że nie wpuszczą mnie w ogóle na zajęcia z katarem. I faktycznie smarkałam na zajęciach, natomiast nikt mnie nie wyprosił. Jeśli chodzi o tą całą sytuację koronawirusową, to moja uczelnia wymyśliła to w ten sposób, że mamy zajęcia tylko w poniedziałki i wtorki stacjonalnie przez październik, potem wszystkie zajęcia będą online. No i osoby z tej samej specjalności miały rejestrować się na zajęcia w tej samej sali, dzięki czemu, a właściwie przez co, siedzimy w jednej sali wykładowej przez cały dzień. I dzisiaj myślałam, że prawie zamarznę, bo siedziałam prawie 5 godzin w jednej sali z ostrą klimatyzacją i było około 20 stopni i naprawdę jestem lekko podziębiona, a nie wiem, czy po dzisiejszym dniu już w ogóle nie skończę w łóżku na tydzień co najmniej. I dzisiaj miałam 3 nowe przedmioty. Psychologię kliniczną, na której rozmawialiśmy o psychoterapii i przedstawialiśmy się. Były to takie zajęcia bardzo luźne, organizacyjne. Potem była psychometria, której powiem Wam, że trochę się obawiam w tym roku, bo jest to dosyć trudny przedmiot związany ze statystyką. Ja na pierwszym roku statystykę zaliczyłam ledwo. Nie lubiłam się ze statystyką i zamierzam nawiązać inną relację z psychometrią niż ze statystyką. Psychometria związana jest z rzetelnością, trawnością testów psychologicznych, z tym jak się je tworzy. No i ostatnie ćwiczenia, które spodobały mi się najbardziej, było to konwersatorium z metod projekcyjnych. I powiem Wam, że naprawdę czułam takie prawdziwe uczelniane wajby. Siedziałam tam, notowałam i naprawdę chłonęłam wiedzę i było to tak przyjemne. Projekcja, jak się dzisiaj dowiedziałam, albo raczej przypomniałam sobie z zeszłego roku, to mechanizm polegający na wyrzucaniu czegoś z siebie, na przypisywaniu innym osobom lub obiektom części nas samych, jakichś emocji, uczuć i tak dalej. Często te emocje są nieuświadomione lub właśnie uświadomione. I dzisiaj muszę jeszcze trochę nad tym popracować, ponieważ pan profesor wysłał nam prezentację z zajęć. Rozładował mi się aparat, więc szybko zaraz powiem, pewnie jestem cała rozmazana. 6:22, ja usiądę teraz jeszcze na pół godzinki, myślę, że po
robię notatki z tych dzisiejszych ćwiczeń z metod projekcyjnych, bo pan profesor wysłał nam prezentację, więc zrobię sobie z nich notatki, a potem lecę spać. Wzięłam prysznic, umalowałam się. Wstałam dzisiaj wcześniej, ponieważ chciałabym na spokojnie zjeść śniadanie. Muszę też zrobić zdjęcie do thumbnailu, do filmiku o Notion, bo dzisiaj muszę go wstawić. Muszę też tam poprawić kilka rzeczy w montażu, więc jeszcze dzisiaj czeka mnie chwilka montowania. Dzisiaj jadę na uczelnię na godzinę 9:45, wychodzę z domu o 9:00 i biorę się właśnie za śniadanie. A tak jeszcze z nikomu niepotrzebnych update'ów, tak jak myślałam, wczorajsza klimatyzacja na uczelni nie pomogła na moje przeziębienie, dlatego zaraz robię zimową herbatę i dzisiaj biorę ze sobą zimową kurtkę. Jestem bardzo spóźniona, więc będę musiała bardzo szybko jechać. Wydaje mi się, że to może być zły moment na kupowanie planera, dlatego znalazłam jakiś kalendarz, którego używałam w zeszłym roku, no i będę musiała sobie jakoś z nim poradzić. Tutaj jest trochę za mało miejsca dla mnie po tej prawej stronie, więc będę jeszcze dalej szukać. Udało też mi się zmontować i wstawić filmik o Notion. Zaczęłam też już montować początek tego vloga, więc filmik o Notion Wam gdzieś podlinkuję. I myślę, że tutaj zakończę tego vloga. To był pierwszy vlog, następny będzie na pewno lepszy. No i do zobaczenia w następnym. Thank you.